Jan przekonuje nas, że warto poddać się oczyszczeniu. Woła o nawrócenie, bo zależy mu na szczęściu swoich słuchaczy. Jesteśmy wśród nich. Czy pozwolimy Bogu na ogołocenie nas z tego, co brudne, niepotrzebne i fałszywe? Boimy się Bożego ognia, dlatego On nas raczej parzy i niszczy, niż oczyszcza. A przecież Bogu nie zależy na śmierci człowieka, wprost przeciwnie. My jednak upieramy się, że jest inaczej i zamiast z pokorą poddać się Bożemu działaniu, buntujemy się i sprowadzamy ból, cierpienie i beznadzieję. Posłuchać rady Jana to jedyny sposób na to, by ogień wypalił nas, a nie spopielił.